Radek Paczuski, po wygranej walce przed czasem na gali DSF Kickboxing Challenge, no nie było żadnych problemów tak naprawdę. No powiem szczerze, że gdzieś tam od początku kontrolowałem walkę, mimo wszystko, że mimo że z boku mogła ona wyglądać jako na dosyć wyrównaną, ale gdzieś tam szukałem cały czas luki, szukałem miejsca, gdzie mogę trafić mocno i skończyć walkę przed czasem, w końcu to się udało. Tak naprawdę to właśnie nie dość, że szukałeś, to jeszcze trafiałeś tak mocno w te punkty takie luźniejsze, że tak powiem. No tak, to prawda. Najpierw parę sierpów na ucho, takich troszeczkę zagardy. Oszałamiających. Dokładnie, troszeczkę weszło. W drugiej rundzie już weszło kolano na głowę, które rozcięło przeciwnika tutaj przy łuku brwiowym. Już widziałem, że te kolana wchodzą, także później w którejś akcji uderzyłem... Chyba na splot było, nie? Tak, kolano na splot, które przytkało przeciwnika, już było praktycznie pewne, że nawet jeżeli sędzia dopuściłby walkę, no to ta walka by się szybko skończyła. Tak, na splot odciąłeś mu tlen, ciężko mu się było zebrać w ogóle już po tym ciosie. No tak, idealnie w tempo, czysto weszło w punkt, także nie trzeba było poprawiać. Kurczę, nie namęczyłeś się. No, na szczęście, myślę, oby więcej takich walk skończonych przed czasem na korzyść. No i teraz przedłużam swoją pasę zwycięstw przez knockout, to już jest czwarta z kolei. Właśnie rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu. Dokładnie, tak, czwarta z kolei, oby tak było dalej. Tak jest, tego Ci życzę w takim razie, dzięki wielkie za rozmowę, no i do zobaczenia na kolejnej gali. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na kolejnej gali po wakacjach.